Cześć wszystkim. Niedawno pojawiła się informacja, pojawiło się bardzo, bardzo dużo zamieszania wokół Joanny Opozdy w związku z jej sytuacją prywatną. Ja nie będę w to wchodzić, ponieważ dokładnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, że wchodzenie w sytuacje prywatne osób, które nie wyrażają na to zgody, jest rodzajem przekroczenia, a nawet przemocy. Zarysuję tylko delikatnie kwestie, ponieważ Joanna Opozda sama w oświadczeniu, które musiała wydać po tym, jak jej prywatne wiadomości, a konkretniej wiadomości jej męża Antka Królikowskiego wyciekły, w tych wiadomościach znajdowała się informacja o ciąży, w której Joanna Opozda jest i przez to, że te informacje wyciekły, wbrew jej woli, zrobiła to bardzo bliska jej osoba, ujawniła te informacje, ona musiała sama opowiedzieć o tym, że jest w ciąży. To nie było opowiedzenie w momencie, kiedy ona chciała to zrobić, na jej zasadach. To było wymuszone. Ujawnienie tej ciąży nastąpiło wbrew jej woli, przez kogoś innego, przez kogoś bliskiego, komu może ufać. I to już jest przemocą. Znaczy ujawnienie sytuacji, ciąży, czy jakiejś innej intymnej informacji, na przykład dotyczącej przemocy, której osoba doświadczyła, albo dotyczącej jej trudnych doświadczeń z dzieciństwa, jej traum. Ujawnianie takich informacji publicznie, wbrew woli osoby, jest rodzajem przemocy. Podobnie jak ujawnianie orientacji psychoseksualnej osoby, wbrew jej woli i bez jej zgody, jest rodzajem przemocy, jest bardzo silnym przekroczeniem. Joanna Opozda praktycznie została postawiona w sytuacji, w której wszystkie media zleciały się wokół tego tematu, bo temat był gorący, o tym się spekulowało już od jakiegoś czasu i zrobiła to. Zrobiła to pod przymusem. I właściwie tutaj te zachowania, które się pojawiły, były z kilku stron naganne. Po pierwsze, ujawnienie informacji wbrew jej woli przez bardzo bliską jej osobę, konkretnie przez jej ojca, który ujawnił te wiadomości, jest naganne, jest rażącym i jawnym przekroczeniem. Drugim elementem jest to, jak media skupiają się, jak żerują na tematach ciąż osób, o których one jeszcze nie chcą mówić, bo opisanie ciąży w momencie, kiedy osoba to ogłosiła radośnie, z pełną zgodą, jest okej. Okay. To są przecież platformy, które tym się zajmują. Ale spekulowanie, zaglądanie kobietom pod koszulki, czy mają brzuchy wystające, czy brzuch pęcznieje, czy nie pęcznieje, czy to jest obiad może większy, czy to jest ciąża, z kim ta ciąża, kiedy, jak się to stało, w jakiej pozycji, to wszystko jest absolutne przekroczenie. I tego typu wiadomości powinny być absolutnie zakazane. Tak samo jak nie piszemy o orientacji psychoseksualnej wbrew woli osoby, czy nie piszemy o pewnych doświadczeniach, którymi osoba nie chce się dzielić wbrew woli osoby, tak samo nie powinniśmy przekraczać tego. Nie wiemy, jakie ta osoba, jakie ta kobieta ma doświadczenia za sobą. Kiedy piszemy, czy ona jest w ciąży, czy nie jest w ciąży, skąd wiemy, czy ona właśnie nie stara się o dziecko od kilku już lat i nie może. I ma z tego powodu potwornie trudne emocje. I kiedy czyta kolejny wpis, kolejną plotkę na jej temat, że jest w ciąży, to jest jeszcze trudniej. Czuje jeszcze większą presję. Skąd wiemy, czy ta osoba nie jest właśnie w ciąży zagrożonej? Boi się. Boi się o tym mówić. Boi się tej presji. Boi się tego, co czyta w mediach. Po prostu się boi. Nie chce ujawniać tej informacji. Skąd wiemy, czy osoba nie leczy się psychiatrycznie, i musiałaby odstawić leki i ustabilizować się, żeby zajść w ciążę, a nie jest jeszcze na to gotowa, ale bardzo marzy o dziecku. Czy taka informacja, która pojawi się w mediach, ale także informacja, która może się pojawić pomiędzy znajomymi, bo to nie dotyczy tylko celebrytek, to są te wszystkie pytania, czy jesteś w ciąży, a kiedy wreszcie będziesz w ciąży, a kiedy wreszcie dasz nam wnuczki, kiedy wreszcie dasz nam dzieci, bo chcemy. Te wszystkie pytania są bardzo, bardzo przekraczające intymność osoby i też są najzwyczajniej w świecie nie na miejscu. Zamiast wywierać presję w ten sposób i zamiast przekraczać granice, bez znajomości też historii tej osoby,
Może ta osoba ma ze sobą zaburzenia odżywiania, przez co boi się przytycia, ale bardzo marzy o dziecku. Może ta osoba nie ma pieniędzy na to, żeby w tej chwili pozwolić sobie na dziecko, bo pracuje na śmieciówce, jest w bardzo niestabilnej sytuacji finansowej i po prostu nie chce skazywać tego dziecka na cierpienie i na biedę. Może ta osoba boi się katastrofy klimatycznej, sprawia to, że ma depresję klimatyczną i nie chce, żeby jej dziecko przeżywało katorgę, o której czyta w kolejnych publikacjach naukowych. Nie wiemy, jaka jest sytuacja tej osoby. Może ta osoba już straciła dziecko, może urodziła i ono umarło. I nie może cały czas jeszcze przeżyć tej żałoby do końca, a już czyta w mediach informacje na swój temat, że może jest w ciąży. Albo może ktoś ją pyta już, kiedy dziecko? Kiedy będziesz w ciąży? A może już jesteś? Coś tam ci brzuszek spod koszulki wystaje. Może ona właśnie w tej chwili przeżywa żałobę. Może poroniła już kilka razy. Może nie ma już nadziei na to, że będzie miała dziecko. Może nie chce, po prostu może nie chce mieć tego dziecka. Z różnych powodów. Może nie chce, może nie może. Takie pytania są naprawdę silnie przekraczające i chciałabym, żebyśmy nauczyli się nie zadawać ich. Żeby media wiedziały, że spekulowanie na temat ciąży może spowodować u kogoś atak paniki, napad lękowy. Żeby były odpowiedzialne za to, że komuś może znacząco pogorszyć się zdrowie właśnie przez taki artykuł, przez takie spekulowanie, przez takie skupianie się na ciele tej osoby, na tym, co się z nią dzieje, na jej przeszłości, przyszłości. Bardzo podobne jak ujawnianie sytuacji przemocy, pytania typu, bardzo często je dostaję, dlatego że doświadczam też, ale dlatego, że wspieram osoby po doświadczeniu przemocy i dostaję pytanie, a ty co, byłaś molestowana? Doświadczyłaś przemocy? Takie pytania nie są okej. Po prostu. Zadawanie takich pytań jest bardzo, bardzo przekraczające i kurczę, pamiętajmy o tym. Trochę empatii, jak nie mieliśmy takich doświadczeń, rozumiem, że możemy nie wiedzieć, że to tak wygląda, ale takie pytanie jest przekroczeniem. Znacznie trudniej stworzyć taką atmosferę bezpieczną, w której osoba będzie się czuła na tyle komfortowo, żeby opowiedzieć o tym, czy jest w ciąży, czy była w ciąży, czy chce mieć dzieci, czy może mieć dzieci, czy doświadczyła przemocy, czy jest osobą nieheteronormatywną i mnóstwo różnych innych doświadczeń, które mogą się tutaj pojawić w tej całej naszej kuli doświadczeń życia. Ale stworzenie takiej atmosfery nie jest proste. To nie jest jeden dzień, to nie jest jedno pytanie, to nie jest zaczepka. Którą można w jakiś sposób stworzyć, nie wiem, jakieś pozory kontaktu. To jest praktycznie codzienna praca nad relacją, nad związkiem, nad zaufaniem sobie nawzajem. Ale jeśli realnie chcemy, żeby osoba czuła się bezpiecznie, żeby opowiedzieć o takich doświadczeniach, to właśnie stworzenie relacji, w której ona się czuje bezpiecznie, komfortowo, w której może nam zaufać, w której wie, że jeśli nam o czymś powie, to nie opowiemy tego wszystkim naokoło. To nie pojawi się to w mediach. To nie pojawi się to udostępnione na profilu w wiadomościach, tylko to będzie wtedy na jej zasadach, za jej zgodą, bo to jej zgoda jest najważniejsza. To chodzi o jej życie, to chodzi o jej ciało, to chodzi o jej doświadczenia. I pamiętajmy o tym po prostu. Wspieram Joannę Opozdę, bo nie powinna tego, nikt tego nie powinien doświadczyć. Ona też. Ona wie, że ma moje wsparcie, bo mamy kontakt. I wspieram też wszystkie osoby, które doświadczyły właśnie takich natrętnych pytań, przekraczania ich granic, ujawniania ich informacji dotyczących ich życia, ich zdrowia, ich przyszłości bez ich zgody, bo to niestety jest powszechne. I razem możemy sprawić, żeby już nie było. Właśnie rozmawiając na ten temat, ucząc się wzajemnie, dostrzegając takie sytuacje, wyrażając sprzeciw wobec takich sytuacji. Może za każdym razem, jak teraz zobaczycie spekulacje dotyczące ciąży kolejnej osoby w mediach, może po prostu napiszcie, ej, to co robicie jest przekroczeniem. To co robicie jest przemocą. Czy chcecie być za to odpowiedzialni? W ten sposób też jesteśmy w stanie tworzyć zmianę. I robić te zmiany, ale właśnie razem.
Dziękuję wam bardzo i naprawdę mam nadzieję, że te komentarze takie wspierające dają także nadzieję, nie tylko pokazują różne mechanizmy, ale dają także nadzieję, że może być inaczej. Także osobom, które doświadczyły tego, że to nie one są winne, że to nie one zrobiły coś złego, że tutaj nie po ich stronie jest, jeśli źle się po tym poczuły, to nie jest tutaj z ich strony jakieś przewinienie, tylko no, doświadczyły bardzo złego zachowania. I na to zachowanie nie powinno być zgody. Zróbmy tak, żeby nie było na nie zgody. Piszcie te wiadomości rzeczywiście, kiedy pojawiają się takie spekulacje. Uwrażliwiajcie ludzi, nieśmy te wiadomości w świat, żeby po prostu nam wszystkim żyło się lepiej. Bo o to chodzi. Trzymajcie się i do zobaczenia niedługo.